Siemaneczko, witam Was w poniedziałek. Zostały nam 2 tygodnie do rozpoczęcia trzeciej ligi i dzisiaj mam do wykonania jeden trening jeszcze przed klubowym treningiem, więc będę Wam mógł po prostu coś pokazać treningowego. Tak więc zapraszam Was, bo lecimy od razu robić robotę na podbiegach. Robota wykonana, całość miała trwać gdzieś 60 minut, z czego 45 minut na podbiegi. Jednak musiałem wszystko troszeczkę skrócić z przyczyn troszeczkę przeze mnie niezależnych. No i zrobiłem pół godzinki takiego ciągłego właśnie wbiegania, zbiegania w różnym tempie. I po tym jeszcze, tak jak widzieliście, zrobiłem sobie skoki. Wszystko oczywiście w kontakcie z trenerem Patrykiem, więc robimy cały czas robotę, cały czas działamy. Jutro zresztą przecież jadę do Poznania na trening, więc robota jest robiona. Teraz jadę, akurat poniedziałek, ale dzisiaj jadę na obiad do babci. Ostatnio jestem trochę częściej na tych obiadach, więc lecimy na szamkę. Od babci zawsze dostaję jeszcze do domu, jak coś zostanie właśnie z obiadu, no to z tego obiadu resztę makaronu albo ryżu i mam właśnie, jak wrócę na kolację. To mi też dosyć dobrze pasuje, bo już nieważne, że to jest to samo, ale jak wracam z tego treningu, to w sumie i tak zjem wszystko, a nie muszę też się bawić w nic tu w domu jakiegoś szczególnego, tylko sobie po prostu odgrzewam i mam. No i wiadomo, jak zawsze wracam z obiadu, no to idę na kibelek. Do wyjazdu na trening mam jeszcze z 20 minut, więc tak 15 minutek sobie poleżę. Może się nawet uda zdrzemnąć i jedziemy trenować. Trening w klubie dzisiaj dosyć mocno wjechał, bo jednak te podbiegi też zrobiły dzisiaj swoje. Byłem też u fizjo po treningu, bo mamy takie poniedziałki, że dwóch fizjo wbija i możemy z nich korzystać, więc ja również dzisiaj zdecydowałem się wpaść na stół i żeby rozmasować czwóreczki, bo w sumie dawno tak mocno czwórek nie czułem. Zawsze to takie łydki są najbardziej u mnie zbite, a powiem Wam, że w tym przygotowawczym to tak jak zawsze łydy, to są te łydy, ale czwóry ostatnio to naprawdę są takie kabanosy, bym powiedział. No i tak to wygląda. Wróciłem do domu oczywiście po treningu, zawsze złota godzina jest i zazwyczaj to jest dwa banany i albo Miller Milch, albo waniliowy skyr do picia, ale muszę się zastanowić w sumie, co sobie jeszcze innego tutaj porobić, aby mieć może nawet troszeczkę taki większy posiłek i tu jak wrócę do domu, to też zjem coś większego, bo dzisiaj sobie odgrzewam, tak jak Wam mówiłem, mam ten makaronik od babci, więc zjem sobie również ten makaron, co miałem na obiedzie, dodatkowo wypiję sobie jeszcze koktajl, możliwe, że dorzucę sobie do tego jakąś odżywkę białkową i tak zakończę ten dzień. Jutro prawdopodobnie trening w Poznaniu, chyba że coś jeszcze się zmieni, na bieżąco jesteśmy w kontakcie i tak to wygląda. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i powiem Wam, że teraz, jak jestem tutaj, oczywiście u Was już jest pierwszy materiał, w którym zmieniłem klub, ale nie mogę się naprawdę zabrać do tego, żeby zmontować ten pierwszy odcinek, a co dopiero będzie zmontowanie tego. Aczkolwiek schodzimy już z takich większych obciążeń, więc też pewnie troszeczkę będę miał powoli sił i też czasu na to, żeby cokolwiek właśnie pomajstrować. No i co, mam nadzieję, że wszystko jakoś uda się pogodzić. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, siemaneczko.